Ja też nie ze wszystkich zapisów eksperckich jestem zadowolona i nie wyobrażam sobie, żeby rzeź wołyńska nie była nazywana ludobójstwem. To, co nam się udało w ciągu 2 miesięcy, to jest to, co przez 8 lat PiS osiągnął. Oczyń nie powinien być oceniany za to, co może, co umie zrobić w domu. Powinien się uczyć w szkole. Polskie Radio Rzeszów. Dzień dobry. Dzień dobry. W Rzeszowie dyskutowano o przyszłości kształcenia zawodowego w Polsce. Ta kwestia staje się coraz bardziej ważna, zwłaszcza w przypadku szkół technicznych i branżowych, w których kształcenie powinno być dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy, ale także ważne jest odczarowanie tych szkół, bo niestety nadal pokutuje takie przeświadczenie, że ale po co mam iść do technikum, po co mam iść do szkoły branżowej? To prawda, to przeświadczenie pokutuje i jest kompletnie błędne. My doskonale wiemy, że trzeba właśnie budować dobrą edukację zawodową, dobrą edukację branżową, że technika i szkoły branżowe są absolutnie fundamentem gospodarki. I trzeba o nie bardzo zadbać. Trzeba zadbać o program, który tam jest, trzeba zadbać o to, by byli nauczyciele, którzy chcą w nich uczyć. Patrzymy też z dużą nadzieją na możliwości współpracy z firmami, z przemysłem, z instytucjami, które tak jak w wielu innych krajach współdziałają na zasadzie edukacji w systemie dualnym. W Polsce jest to bardzo jeszcze słabo rozwinięte, natomiast to jest tak, że ponad 50% absolwentów to są absolwenci szkół branżowych, szkół technicznych i to oni budują polską gospodarkę. I to oni nie mają problemu ze znalezieniem później pracy? Nie mają żadnego problemu, szczególnie w tych zawodach, które są nowatorskie, innowacyjne, dostosowane do potrzeb rynku pracy. Przecież bardzo często są przygotowani pod konkretne zawody potrzebne w regionie i to jest duża mądrość też samorządów. Tu w Rzeszowie to naprawdę robi olbrzymie wrażenie, w jaki sposób Rzeszów nie dość, że jest jednym z najbardziej innowacyjnych miast Polski, zresztą sam się nazywa miastem innowacji, a z drugiej strony w jak mądry sposób buduje edukację zawodową, promując ją, pokazując benefity i mówiąc, możecie skończyć szkołę zawodową, być wspaniałymi fachowcami, ale możecie potem pójść dalej i być jeszcze wspaniałymi fachowcami z doktoratem, bo to wcale nie zamyka drogi. To jest po prostu wspaniała możliwość zdobycia praktycznej umiejętności, pracy w zawodzie i bezpieczeństwa ekonomicznego. Skoro rozmawiamy o wykształceniu zawodowym, to teraz przejdźmy do nauczycieli. W kwietniu jest mówione, że będą podwyżki na kontach nauczycieli, te 33%. Czy to jest faktycznie realny termin z wyrównaniem od stycznia? To jest najpóźniejszy termin. Ja liczę, że część nauczycielek i nauczycieli te podwyżki dostanie już w marcu. To wszystko zależy od tempa, w jakim będą związki negocjować z samorządami. Ze strony rządowej jesteśmy w pełni gotowi. Pieniądze są. Rozporządzenie ministra edukacji wyjdzie najpóźniej 20 lutego i te pieniądze będą trafiały do samorządów, a potem dystrybuowane. Warto też zaznaczyć, że to jest podwyżka, która trafia do nauczycieli i nauczycielek szkół publicznych, podstawowych, średnich i wszystkich szkół branżowych. Zadbaliśmy też o przedszkola oraz o szkoły niepubliczne przy pomocy subwencji. Czy te podwyżki pozwolą zatrzymać młodych nauczycieli w zawodzie? Bo niestety często tak właśnie jest, że przychodzi młody człowiek po studiach, widzi te zarobki i mówi nie, to nie dla mnie. Mam nadzieję, że trochę ich przekona, bo oczywiście możemy mówić, że nauczyciele to są ludzie z pasją, ale poza pasją trzeba mieć też szansę na wyżywienie się, utrzymanie rodziny i godne życie. I liczę, że to jest dobry początek, że będziemy mogli przyciągnąć nowych nauczycieli do zawodu i że ci, którzy czasami się już czuli przez ostatnie 8 lat zrezygnowani, jednak wrócą, bo to co, albo nie odejdą, bo to co nam się udało w ciągu 2 miesięcy, to jest to, co przez 8 lat PiS osiągnął, w sensie skali podwyżek dla nauczycielek i nauczycieli. Przypomnę, że w 2019 roku nauczyciele strajkowali i tak naprawdę zostali w dużej mierze zignorowani, a podwyżka dla nauczycieli na przykład w 2021 roku wynosiła 0%. Pan Czarnek zabezpieczył w obecnym budżecie 12%, nam się udało 33% i uważam, że to jest po prostu sprawiedliwe i słuszne.
Panie ministro, od kwietnia nie będzie prac domowych w szkołach, bo uczniowie na to czekają, zarówno w szkołach podstawowych, ale też i ci ze szkół średnich pytają, co z nimi. Ale też toczy się dyskusja o tym, bo niektórzy eksperci mówią, że skoro nie będzie prac domowych, to dzieci tak naprawdę nie będą się uczyć, nie będą chciały nic robić poza szkołą. Ja nie wiem, skąd ta niewiara i w uczniów, i w nauczyciela. Przecież to, co my mówimy, to jest to, że prace domowe mogą być, tylko nie mogą być oceniane, bo uczeń nie powinien być oceniany za to, co może, co umie zrobić w domu. Powinien się uczyć w szkole. Oczywiście będzie mógł potrenować, przygotować się do sprawdzianu, przeczytać lektury, bo to jest bardzo ważne. I może dlatego, że nie będzie miał zadanych masy prac na ocenę, będzie miał czas przeczytać książki, przygotować się do lekcji, nie tylko i wyłącznie pod presją oceny. A mądrzy nauczyciele potrafią tak uczyć, żeby uczniowie chcieli przynosić te prace domowe, żeby była też ta informacja zwrotna, bo informacją zwrotną za zrobienie lub niezrobienie pracy domowej była jedynka, dwójka, trójka, a często brakowało czasu na rozmowę. No to może taki mechanizm też namówi do tego, żeby przynajmniej te osoby, które będą przynosiły prace domowe, bo przecież takich dzieciaków będzie dużo, a będą dostawały informację zwrotną. Na to tak naprawdę liczymy. O liceach myślimy, natomiast pierwszym krokiem były szkoły podstawowe, bo tutaj mieliśmy najwięcej uwag. Dużo kontrowersji budzą też zapowiadane zmiany w podstawach programowych. Pojawiły się głosy, że jeżeli chodzi na przykład o historię, to będzie wykreślona wiedza dotycząca Pileckiego, Cieplińskiego, Sendlerowej, Ulmów. Alarmują posłowie Prawa i Sprawiedliwości też właśnie i na portalach społecznościowych, i na platformach informacyjnych. Jak to będzie wyglądać? Bo na razie trwają konsultacje. Na razie trwają prekonsultacje, czyli praca ekspertów została pokazana do wiadomości publicznej, tak żeby o tym porozmawiać. To, co robili eksperci, to po pierwsze napisali podstawę programową tak, jak powinna być pisana, dając autonomię nauczycielom, czyli w momencie, kiedy mówią o bohaterach, nie trzeba wymienić pięciu nazwisk. Trzeba powiedzieć, że to są bohaterki i bohaterowie tego okresu, tej epoki, takich działań i niech nauczyciel zdecyduje, która postać może być bliższa jego uczniom. To nie jest wykreślenie. Zresztą Pilecki, akurat on jest jeszcze w innym miejscu w podstawie programowej z historii wymieniony i pozostaje, też jest ważną postacią. Natomiast to jest zbudowanie podstawy programowej, gdzie się rysuje problemy, a niekoniecznie zawęża do opowiadania o kilku nazwiskach. Nauczyciel przecież wie, że nie opowie o ratowaniu chociażby dzieci żydowskich inaczej niż przez chociażby postacie takie jak Maksymilian Kolbe, jak Irena Sendlerowa, ale są też lokalni bohaterowie, o których trzeba wspomnieć. Kiedy ich nie ma w podstawie, nauczyciel, tak rozumiem, mógł się czuć zobowiązany mówieniem tylko o tych, którzy są. My oddajemy więcej autonomii nauczycielom, dbając, żeby ta historia była w pełni. Zresztą odsyłam wszystkich zaniepokojonych do przeczytania i uzasadnienia, i opisu, w jaki sposób będą te podstawy realizowane. Przy czym przypominam, to są prekonsultacje. Ja też nie ze wszystkich zapisów eksperckich jestem zadowolona i nie wyobrażam sobie, żeby rzeź wołyńska nie była nazywana ludobójstwem, albo żeby nie było nic o Powstaniu Wielkopolskim. Ale na tym polegają prekonsultacje. Jeszcze jedno pytanie dotyczące listy lektur, bo pojawiła się informacja, że będzie ona zweryfikowana i odchudzona. Między innymi fragmenty pana Tadeusza znikną, czy też Katarynka Bolesława Prusa, czy też Konrad Wallenrod. Tutaj pojawiły się też i Syzyfowe prace, i Quo Vadis. Zawsze jest wielki temat listy lektur, które lektury są obowiązkowe, które lektury są uzupełniające, które nauczyciel sam może wybierać. I znowu mamy propozycję ekspertów, otwartą debatę. Bardzo zachęcam wszystkich do komentowania i do uwag. Natomiast też widzę, że nauczyciele mówią, że bardzo dobrze wreszcie uwspółcześniamy, że nie wszystko było pisane językiem zrozumiałym dla młodych osób i że trzeba dać tę autonomię nauczycielowi, którą dajemy, dając mu możliwość wskazania większej ilości lektur, czyli co najmniej dwóch, wspólnie z uczniami. I nie możemy wyłącznie karmić dzieci lekturami naszymi, ale trzeba spojrzeć też na tę literaturę współczesną, tą, którą oni żyją, która ta literatura będzie kształtowała ich przyszłość. Stąd taka propozycja, jesteśmy otwarci na dyskusję, również na korekty, ale widząc głosy ekspertów, nie polityków, tylko ekspertów, to zmierza w dobrym kierunku. Dziękuję za rozmowę. Gościem Kalejdoskopu była ministra edukacji Barbara Nowacka. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Polskie Radio Rzeszów.